wszystkim. Witam Was w dniu 9 naszej serii 100 dni do matury. Dzisiaj omówimy sobie nierówność kwadratową z parametrem. Będziemy się wzorować na zadaniu maturalnym z lipca 2020 roku z matury rozszerzonej, ale zanim to kilka słów wstępu. Wyobraźmy sobie, że mamy nierówność kwadratową ax kwadrat plus bx plus c, no większą albo na przykład większą bądź równą, na razie rozważmy większą. Większą od zera. No i teraz zastanówmy się, jakie możemy mieć sytuacje. Jeśli to sobie przyjmiemy, że to jest nasza funkcja f od x, no to wiemy, że to jest funkcja kwadratowa. No i w jaki sposób ona się może zachowywać? No pierwszy tak naprawdę przypadek będzie taki, że ta funkcja ona będzie cała powyżej osi oxów. Ale uwaga, tutaj bardzo ważne jest to, że no o ile to nasze a jest różne od zera, tak? Czyli w ogóle na samym początku zakładamy sobie, że jeśli a będzie różne od zera, to dopiero będzie funkcja kwadratowa. Czyli musimy też sprawdzić, czy przy współczynniku kierunkowym nie stoi przypadkiem coś zależnego od parametru. No to tak, możemy mieć taką sytuację wtedy, że ta funkcja będzie cała powyżej osi oxów, czyli dla a większego od zera, no i dla delty mniejszej od zera będziemy mieć tak. I wtedy rozwiązaniem tej nierówności będzie cały zbiór liczb rzeczywistych. Możemy mieć też taką sytuację, że ta funkcja, ona będzie po prostu w taki sposób przechodzić, czyli a większe od zera, ale delta równa 0, wtedy tak naprawdę rozwiązaniem będzie zbiór liczb rzeczywistych, no ale z wyłączeniem naszego x0, tak? No bo bez tego miejsca zerowego. Możemy też mieć taką sytuację, że ta funkcja będzie się nam tutaj w taki sposób przecinać, czyli nie dość, że a jest większe od zera, no to delta jest od zera też większa, no i mamy dwa miejsca zerowe. No wtedy rozwiązaniem będzie od minus nieskończoności do x1, suma od x2 do plus nieskończoności. No ale to jest sytuacja, kiedy a jest od zera większy. No to teraz wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, że a jest od zera mniejszy. No to tutaj znowu w zależności od delty będziemy mieć kilka możliwości. Kiedy delta będzie mniejsza od zera, no to będzie zbiór pusty, no bo widzimy, że cała ta funkcja byłaby poniżej osi ox. Kiedy delta byłaby równa 0 w tym przypadku, no to też mielibyśmy brak rozwiązań, no bo widzimy, że tutaj ani razu nie jesteśmy powyżej osi ox, czyli też byłby zbiór pusty. Kiedy delta byłaby od zera większa, no to wtedy mielibyśmy tak naprawdę taki przedział od x1 do x2, tak? No bo tylko to jest powyżej osi. No ale to jest właśnie w takiej sytuacji, kiedy to jest większe od zera. Gdybyśmy to odwrócili, tą nierówność, no i mielibyśmy mniejszą od zera, no to oczywiście sytuacja byłaby dokładnie na odwrót, tak? No bo wtedy tutaj mielibyśmy zbiór liczb rzeczywistych, tutaj na przykład zbiór pusty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byśmy sobie dorzucili do tych rozważań tak naprawdę większe bądź równe, no to wtedy tak, tutaj nic by się nam nie zmieniło, dalej by pozostało to samo. Jeśli chodzi tutaj o tą drugą sytuację, to mielibyśmy po prostu zbiór liczb rzeczywistych, bo dorzucilibyśmy to zero. Tutaj mielibyśmy po prostu domknięte te przedziały. No a w drugą stronę po prostu tutaj by się nam pojawił, w tym drugim przypadku dla tego a mniejszego od zera, pojawiłby się nam zbiór jednoelementowy, po prostu x0. No i tutaj także by się nam pojawiły domknięte. Czyli wszystko znowu tutaj opiera się o tą deltę i o tą wizualizację, jak też ta parabola wygląda. Czyli bardzo dobrze jest sobie zrobić taki przykładowy rysuneczek i się zastanowić, kiedy, jak to może wyglądać. Ale tutaj uwzględniamy to, że to jest funkcja kwadratowa, czyli a jest na pewno różne od zera. Gdyby a było równe 0, to, no i trzeba się zastanowić, co się dzieje. To tak naprawdę mamy dwie możliwości. Pierwsza sytuacja jest taka, że b jest różne od zera, no i wtedy mamy funkcję liniową, no i ona może iść albo w ten sposób na przykład, no albo może iść w ten sposób. No i tutaj nie będzie zbioru liczb rzeczywistych, ale będziemy mieć albo od tego po prostu miejsca zerowego x0 do plus nieskończoności, albo od minus nieskończoności do x0. No ale może się też tak okazać, że b jest równe 0, i wtedy mamy funkcję stałą. No i wtedy to tutaj będzie już totalnie zależało od tego, jaka to jest funkcja, no bo możemy mieć po prostu funkcję większą od zera, możemy mieć jakieś po prostu równą zero funkcję, czyli tożsamościowo równą zero, no albo jakąś funkcję, która jest cały czas mniejsza od zera. Czyli w nierównościach kwadratowych z parametrem bardzo ważne jest to, aby przede wszystkim zwrócić sobie uwagę na to, co stoi przy najwyższej potędze, czyli na ten współczynnik kierunkowy. On tutaj zwykle odgrywa bardzo ważną rolę. No i później odpowiednio sobie to zinterpretować, ale musimy zawsze właśnie pamiętać o tym, żeby rozważyć tą sytuację, kiedy ten współczynnik będzie zerem i się zastanowić, czy to by było spełnione.
No dobrze, więc możemy sobie przejść do tego zadania. Tak jak powiedziałam, to jest lipiec 2020 rok. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru m, dla których ta nierówność jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej. Więc najpierw doprowadźmy sobie to do sytuacji takiej, która nas będzie interesować, czyli do sytuacji, kiedy będziemy mieć całość funkcji po jednej stronie, znak nierówności w tym przypadku większe, no a z drugiej strony 0. Czyli to jest sytuacja wyjściowa, którą chcielibyśmy uzyskać, aby w ogóle rozpocząć nasze rozważania. No to co musimy zrobić? Przerzućmy wszystko na lewą stronę, czyli mamy m kwadrat plus 4m minus 5, x kwadrat, dodać 2x minus 2mx, dodać 2 i to ma być większe od 0. Dobrze by to było sobie jeszcze posortować, posegregować i przedstawić to w postaci takiej funkcji kwadratowej, gdzie mamy po prostu a razy x kwadrat, dodać b razy x, dodać c i to ma być większe od zera w tym przypadku. Czyli tutaj musimy po prostu sobie zobaczyć, co stoi przy tym x. No i przy tym x stoi 2 minus 2m, no i zostaje nam plus 2 i to ma być większe od zera. Czyli to jest ta nasza funkcja kwadratowa, którą mamy. No właśnie. Kwadratowa, o ile to, co stoi przy x kwadrat, będzie na pewno różne od zera. Czyli pierwszy przypadek, jaki rozważamy, to, że f jest funkcją kwadratową, czyli po prostu a jest różne od zera. No i to będziemy sobie zakładać. I kiedy to będzie prawdziwe dla każdej liczby rzeczywistej? Dla każdej liczby rzeczywistej, czyli właśnie musimy uzyskać no coś takiego, że naszym rozwiązaniem po prostu jest x rzeczywiste. Czyli no nie możemy mieć takiej sytuacji, prawda? No bo już widzimy, że wtedy to będzie większe od zera, no tylko w tym fragmencie i w tym. No a ten fragment już by odpadł. Czyli to jest to, co analizowaliśmy właśnie wyżej. Czyli na pewno musimy mieć taką sytuację, że cała ta funkcja jest powyżej osi, no bo ma być większa od zera. Czyli cała nasza funkcja znajduje się tutaj w tym fragmencie, więc co? No więc ona po prostu musi być w ten sposób położona i ona musi tak mniej więcej wyglądać. Czyli jakie są nasze założenia? Oczywiście no a jest różne od zera, ale to jest to założenie takie w ogóle podstawowe. Teraz mogę sobie założyć, że ta funkcja jest cała powyżej, więc tak, po pierwsze a musi być większe od zera, a po drugie nasza delta musi być mniejsza od zera. Czyli mamy takie trzy tak naprawdę założenia, z tym, że tego pierwszego w ogóle nie będziemy musieli rozważać, tego a różnego od zera, no bo jeżeli a będzie większe od zera, no to tym bardziej będzie od zera różne. No to sobie zobaczmy, w ogóle sprawdźmy, co to jest to nasze a. To nasze a to jest właśnie m kwadrat plus 4m minus 5. Rozłóżmy sobie to na czynniki. No to mamy m kwadrat plus 5m minus m minus 5, czyli to będzie równe m plus 5. Wyłączam sobie m przed nawias z pierwszych dwóch składników. Z ostatnich dwóch, czyli z trzeciego i czwartego, wyłączam sobie po prostu minusa. I zostanie mi m plus 5. No i teraz zauważam, że to m plus 5 jest wspólnym czynnikiem. Wyłączam go przed nawias i z tego pierwszego mi zostaje m. No a z tego drugiego po prostu minus. Czyli już zauważam, że po pierwsze to tak by było wtedy i tylko wtedy, kiedy m no, należałoby do rzeczywistych z wyłączeniem tych miejsc zerowych, czyli z wyłączeniem minus piątki i jedynki. To jest takie nasze początkowe założenie. No ale tak, kiedy to a będzie większe od zera? No wtedy i tylko wtedy, kiedy to moje m plus 5 razy m minus 1 będzie większe od zera. No czyli wtedy i tylko wtedy, gdy. Zróbmy sobie rysuneczek. Miejsca zerowe to jest minus 5 i 1. Współczynnik kierunkowy tutaj przy tej funkcji f od m, czy też g od m, mogłabym sobie to tak zapisać, jest na pewno dodatni, wynosi 1, więc ta funkcja zależna od parametru m, ona miałaby ramiona skierowane do góry. Mnie interesuje wszystko, co jest większe od zera. No, czyli m należy od minus nieskończoności do minus piątki, suma od 1 do plus nieskończoności. Dobrze, teraz musimy dorzucić do tego drugie założenie, czyli o tej delcie. No to najpierw sobie policzmy tą deltę. Delta będzie równa 2 minus 2m do kwadratu minus 4 razy 2 razy m kwadrat plus 4m minus 5. Czyli podnosimy to do kwadratu i mamy 4 minus 8m plus 4m kwadrat minus 8m kwadrat, tutaj mamy ósemkę, czyli później będziemy mieć minus 32m, no i plus 40. Więc ta delta będzie równa minus 4m kwadrat minus 40m plus 44.
No i teraz ta delta ma być od zera mniejsza. No to tak będzie wtedy tylko wtedy, kiedy to minus 4m kwadrat minus 40m plus 44 będzie od zera mniejsze. Więc mogę sobie to podzielić przez minus 4. No i uzyskuję wtedy m kwadrat plus 10m minus 11. I to ma być od zera większe, no bo zmieniam znak nierówności. No i znowu mogę sobie to rozdzielić jako plus 11m minus m minus 11. No i z pierwszych dwóch wyłączam m przed nawias, będzie m plus 11, no a z kolejnych dwóch wyłączam minusa, czyli zostanie mi wtedy m plus 11 i to ma być większe od zera. I teraz m plus 11 jest tym wspólnym czynnikiem, więc jego sobie wyrzucam przed nawias, no i mi zostaje m minus 1, to ma być większe od zera. Miejsca zerowe to jest minus 11, no i 1. Ramiona będą skierowane do góry, no ale mnie interesuje wszystko, co jest większe od zera, bo patrzę na tą ostatnią nierówność. Czyli delta jest mniejsza od zera wtedy i tylko wtedy, kiedy m należy od minus nieskończoności do minus jedenastki, suma od jedynki do plus nieskończoności. Czyli mogę sobie teraz podsumować te dwa przypadki, w sumie to trzy, no bo a różne od zera, ale tak jak już powiedzieliśmy, w tym a większym od zera tuż się zawiera. Czyli ostatecznie mam tak, że m należy od minus nieskończoności do minus 5, suma od 1 do plus nieskończoności, a drugi warunek jest taki, że m należy od minus nieskończoności do minus jedenastki, suma od 1 do plus nieskończoności. Muszę wziąć część wspólną, więc ostatecznie m należy od minus nieskończoności do minus jedenastki, suma od 1 do plus nieskończoności. No ale tak jak powiedziałam, to jest pierwszy przypadek, kiedy mamy pewność, że ta funkcja jest funkcją kwadratową. To teraz zastanówmy się, co w sytuacji, jeśli ta funkcja by funkcją kwadratową nie była. A tak będzie wtedy, kiedy m no, jest albo minus piątką, albo jedynką, czyli dla tych dwóch muszę zobaczyć, jak zachowuje się ta nierówność. Czyli dla tych m muszę sprawdzić, tak? Więc sobie sprawdzam. Czyli drugi przypadek, m jest równe po prostu minus 5. No i teraz przypomnijmy sobie tą funkcję f od x. Ja ją tutaj zapiszę, czyli ona była równa tak. M kwadrat plus 4m minus 5. Tu było x kwadrat plus 2 minus 2m x plus 2. I nasza nierówność to jest f od x większe od zera. No to sobie sprawdźmy, jak to jest dla m równego minus 5. Wiemy, że to, co stoi przy x kwadrat, się nam na pewno zeruje. Czyli ta nasza funkcja będzie wyglądała następująco. 0 razy x kwadrat dodać 2, dodać 10, x dodać 2. Czyli to jest po prostu 12x dodać 2. No i teraz rozwiążmy sobie taką nierówność. No to zauważmy, że 12x musiało być większe od minus 2, czyli x musiałoby być większe od minus 2 dwunaste. No a to nie jest zbiór liczb rzeczywistych, tak? A nas interesowało tak naprawdę takie rozwiązanie, że ta nierówność będzie spełniona zawsze, tak? A nie tylko w takim określonym przedziale. Więc tutaj mamy sprzeczność, czyli m równe minus 5 nas nie satysfakcjonuje. No to sprawdźmy trzeci przypadek. M jest równe 1. To wtedy jak ta nasza f od x wygląda? No to wiemy, że znowu to nasze a się zeruje, więc będzie 0 razy x kwadrat. Później mamy plus 2 minus 2x dodać 2. No i tutaj też już uzyskujemy 0, więc ta nasza funkcja, ona jest równa po prostu 2. No i uzyskujemy taką nierówność, że 2 jest większe od 0. No i to jest prawda, to jest zawsze prawda, tak? Czyli skoro coś jest zawsze prawdziwe, no to rozwiązaniem jest zbiór liczb rzeczywistych. No i to jak najbardziej spełnia warunki zadania. Co to dla nas oznacza? To znaczy, że musimy wziąć sumę tych wszystkich rozwiązań. Tutaj m równe 1, skoro spełnia warunki zadania, no to jak najbardziej musimy to dorzucić do naszego rozwiązania stąd. My tutaj uzyskaliśmy takie rozwiązanie, że m po prostu jest od minus nieskończoności do minus 11, suma od jedynki do plus nieskończoności. I my teraz dorzucamy m równe 1, w związku z czym ostateczna odpowiedź, czyli to jest suma rozwiązań, to jest, że m należy od minus nieskończoności do minus jedenastki, suma. No i tutaj w tej jedynce domykamy, bo tą jedynkę dorzucamy do tych naszych rozwiązań. Okej, i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Czyli dzisiejszy film to po prostu było bardzo ciekawe zadanie z nierówności kwadratowej z parametrem. Ale co chciałabym, aby pozostało na pewno w głowach, to to, że jeśli pojawia się nierówność z parametrem, to
nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na tą nierówność kwadratową. Musimy się też zastanowić, kiedy tak naprawdę ta nierówność miałaby też sens, gdyby to nie była nierówność kwadratowa, tylko na przykład liniowa lub po prostu pewna funkcja stała i ją byśmy sprawdzali, czy jest większa od zera. Dlatego, że tak, w zadaniach z funkcją kwadratową, z parametrem, nie zawsze tak naprawdę ta delta po pierwsze musiałaby być większa od zera, bo tutaj już widzimy, że ta delta mniejsza od zera też ma sens, ale po drugie nie zawsze a musi być różna od zera. Bo jeśli mamy na przykład sytuację, że interesowałoby nas jakieś jedno rozwiązanie, tak, x po prostu, jeden x, który by coś spełniał, no to wtedy funkcja kwadratowa z deltą równą 0 jest w porządku, ale też funkcja liniowa byłaby w porządku, bo też by miała jedno rozwiązanie. Lub tak jak tutaj, w ogóle nas nie proszą o miejsca zerowe, czyli tam, gdzie nie mamy informacji, że musimy mieć dwa miejsca zerowe dla jakiejś funkcji kwadratowej, to tak naprawdę trzeba się wtedy zastanowić, co by się stało, gdyby ta funkcja funkcją kwadratową nie była, tak? Czyli trzeba zobaczyć sobie na ten współczynnik kierunkowy. No i to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia wszystkich filmów z tej playlisty 100 dni do matury. No i do zobaczenia jutro. Cześć!